Namaste, jai si rade. To jest kolejny odcinek podcastu Bhakti Quadrans. Dzisiaj o ezoterycznym znaczeniu Radha Yatry. To jest podcast Bhakti Quadrans. Ale zanim przejdziemy do tej opowieści, kilka ogłoszeń. Jeśli słuchasz tego podcastu na YouTube, zasubskrybuj go, po czym kliknij w dzwoneczek. W ten sposób będziesz dostawać wszystkie powiadomienia o wszystkich nowych filmach i podcastach na kanale. Możesz go również słuchać na wszystkich najpopularniejszych aplikacjach do słuchania podcastów, jak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy Spreaker. Linki znajdziesz w opisie do tego filmu na YouTube i w opisie odcinka, a również na mojej stronie internetowej krishnakirtan.in. Zatem przechodzimy do tematu głównego, czyli ezoterycznego znaczenia festiwalu Radha Yatra. Festiwal Radha Yatra jest takim nietypowym, bardzo oryginalnym festiwalem hinduskim, indyjskim, w którym ciągnie się wóz z bóstwami. Ten festiwal pochodzi z miejscowości Puri w stanie Oriya, to jest wschodnia część Indii. I ten festiwal również odbywa się często na zachodzie, jest organizowany w wielu miastach w Polsce, we Wrocławiu, i towarzyszy temu ciągnięciu tych wozów taniec, śpiew, mantr i również różnego typu wydarzenia kulturalne, czy wykłady, tańce indyjskie, czy prezentacje elementów związanych z kulturą, czy religią i kwestiami filozoficznymi Indii, degustacją potraw, w zależności od tego, co dany organizator zaplanował. I w związku z tym często pojawia się pytanie, jakie jest znaczenie tego festiwalu, co ono oznacza, i możemy to wytłumaczyć na wiele skomplikowanych sposobów, podając rozbudowane tłumaczenia. Natomiast ja postaram się podać taką prostą próbę wyjaśnienia znaczenia tego festiwalu. Festiwal Radha Yatra wyraża tęsknotę ukochanego za ukochaną. Każde bóstwo, każda forma Boga w hinduizmie posiada element męski i żeński. W związku z tym tutaj Radha i Krishna reprezentują tą najwyższą formę czystej, bezwarunkowej miłości. I ten festiwal wyraża tą tęsknotę pomiędzy ukochanym i ukochaną. Rozłąka ta, która nastąpiła w wyniku wyjechania z Wrindawany, z Wrażu przez Krishnę, wyzwoliła silne duchowe emocje w Wrażawasich, w mieszkańcach Wrindawany i przede wszystkim najważniejsze z nich Radharani. Krishna, kończąc swoje zabawy jako mały chłopiec i młody nastolatek, opuścił Wrindawany i został królem w Dwarace, a mieszkańcy Wrażu, którzy kochali go bardzo, bardzo tęsknili za nim. W którymś momencie tej całej historii nastąpiła możliwość spotkania się na polu walki Kurukshetra i oni właśnie, udając się tam w tym celu, ten festiwal reprezentuje to spotkanie, ponownego spotkania boskiej pary po długim czasie rozłąki. Jest to, można powiedzieć, jest to festiwal duchowej miłości, a my jako praktykujący sadakowie pomagamy, sprawiamy to, aby to miejsce, to spotkanie mogło stać się ponownie możliwe. Jesteśmy tymi osobami, które pomagają wykonać tą całą aranżację. Jeżeli wiemy, że jeżeli jest jakiś król czy dostojnik państwowy, to aby wykonał on jakiś, spotkał się z jakąś inną osobą, potrzebna jest praca wielu osób, które przygotowują różne kwestie, czy to organizacyjne, czy kwestie bezpieczeństwa, czy kwestie transportowe, jakiegoś posiłku i tych wszystkich innych rzeczy. W związku z tym my tutaj spełniamy tą rolę. Jest jeszcze inne wytłumaczenie, takie inne niż to, które jest zawarte, opisane w Bhagavadgita. One zostało powiedziane przez sześciu Goswamich i jest to ta historia, która dzieje się po powrocie Kryszny do Wraży, po ponad 100 latach od jego emigracji w Dwarace, wtedy kiedy dotarł on wraz z siostrą Subhadrą i bratem Baladewą do lasu Nidhuvan w Wraży i ujrzał, w jak strasznym stanie jest cały ten region. Z tęsknoty za nim drzewa usychały, ziemia była spękana od suszy, a krowy nie dawały mleka, a matka Jasioda bardzo osłabła. Wszystkie gopi wyglądały na wychudzone, z głębokim strapieniem wyrytym na twarzach. Najgorzej było ze Śrimati Radharani. Jej głębia tęsknoty nie miała sobie równych, a smutek rozłąki i bezwzględna wierność w miłości doprowadziły ją aż do utraty tchu, do stanu bliskiego śmierci. Wyglądała tak, jakby umarła ze smutku, z pękniętym sercem.
a Kryszna, ujrzawszy tę scenę, był przekonany o tym, że ją utracił i z żalu jego transcendentalne ciało zaczęło się topić i deformować. Oczy stały się wielkie od uczuć i okolone czerwienią. Stanął on nad ciałem Radhiki i zamarł jak kawałek twardego drewna nad nim. Chwilkę później Subhadra i Baladeva, patrząc na Krysznę i powód jego smutku, również stopili się w żalu i przybrali podobne drewniane postacie z wielkimi od smutku oczyma. Historii związanych z panem Jagannathem jest kilka, a jego transcendentalne pojawienie się może się różnić w szczegółach i okolicznościach, ale historie takie jak ta tak naprawdę jedynie się uzupełniają, pokazują różny punkt widzenia na tą całą historię. Żal rozłąki, jaki czują mieszkańcy Wradży, nie jest jedynie sentymentalnym lamentem typowym dla materialnych przywiązań. Jest to duchowa forma duchowego wyrażenia najczystszej miłości i tęsknoty za towarzystwem, byciem razem z swoim ukochanym. W tradycji Vishnuizmu Gaudia ta tęsknota jest uznawana za najwyższy rodzaj miłości, najbardziej intensywny rodzaj emocji duchowych, które może posiadać ktokolwiek w tym kontekście boskich zabaw, boskich rozrywek. Ta historia jest najbardziej niezwykła, ponieważ najbardziej intymna, ponieważ jest ona widziana oczyma gopi, czyli pasterek, i opowiedziana osobiście przez służki Radharani żyjące w ciałach Goswamich w czasach pana Gaurangi, czyli naszych ojców, założycieli, którzy opisali podstawy filozoficzne praktyk i religijne praktyk związanych z Vishnuizmem Gaudia, praktyk Vishnuizmu bengalskiego. I oczywiście, jeżeli oni są tutaj w formach fizycznych jako Goswami, w swoich formach duchowych jako służki Radhiki, mając tam dostęp do tych wszystkich emocji i historii, to w takim razie nikt jak nie oni jest, są w stanie opisać te uczucia w najlepszy sposób i w najbardziej pełny i prawdziwy. To, co jeszcze warte jest uwagi, to sama symbolika ciągnięcia wozu. Kiedy ciągniemy te wozy, ciągniemy liny podczas festiwalu, można przeżywać tą tęsknotę w sercach pasterek, które ciągnęły Krysznę aż do ostatniego spotkania na polu Kurukshetra. Zapraszały go do Wradży, gdzie mogłyby mu okazać taką miłość jak przed laty, kiedy wszyscy byli w wieku Kishora, czyli w wieku kilku młodych nastolatków, w wieku dziecięcym. W sercu każdego z nas mieszka Bóg w formie zlokalizowanego aspektu nadduszy, paramatmy, duszy najwyższej, i w tej formie jest świadkiem wszystkich naszych działań, natomiast nie jest w tej formie w stanie odbierać miłości i uczucia swojego wielbiciela. Zatem w formie Kryszny błaga o naszą miłość i chce zamieszkać w naszym sercu w swojej pełnej osobowej formie, a w tym celu nasze serce, nasza świadomość, nasza jaźń musi ulec transformacji poprzez miłość, poprzez praktykę bhakti, stopnieć się w żarze uczuć i stać się wryndawaną, czy stać się niczym wryndawaną. W ten sposób będzie miejscem, w którym Kryszna pragnie przebywać i przebywa tam razem ze swoimi ukochanymi przyjaciółmi, rodzicami czy gopi. Ciągnąc wóz z panem Jagannathem, zapraszamy w ten sposób Krysznę, by opuścił Dwarakę, przestał być takim wielkim królem, władcą, porzucił wszystkie swoje królowe i zamieszkał we Wradży naszego mojego serca, i znowu był tam tym słodkim, romantycznym nicponiem, łobuzem, młodym, małym chłopcem, bo tylko takiego Krysznę kocha moje serce i takiego pragnie widzieć. A patrząc w wielkie oczy pana Jagannatha, rozmyślamy o tej tęsknocie i czystej miłości, do której tak jeszcze daleko. Takie jest ezoteryczne znaczenie festiwalu Radha Yatra, a w następnym odcinku posłuchasz o Radhice i Kobrze. Hari Om Tat Sat i Jai Jai Shri Radhe. Bhakti Kwadrans. Radhe 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 Shyam Shri Radhe 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 Radhe.